spodziewałem, a tutaj przyjechałem, bo można powiedzieć, taki był rozkaz partii, ale takiej frekwencji tylu z Państwa tutaj naprawdę nie ma. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. A przyjechałem, jak może część z Państwa wie, nie od tak sobie, tylko dlatego, że my ruszyliśmy w Polskę od wczoraj. Pierwszy był premier, był w Grójcu, był w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzieś w Krakowie, w Skawinie. I 30 kilka innych osób ma w ciągu najbliższych 3 miesięcy, mniej więcej 3 miesięcy, objechać około 700 miast i wsi w Polsce. Wszystkie powiaty, wiele wsi, także miasta mniejsze niż te powiatowe. Krótko mówiąc, chcemy wielkiej rozmowy z Polakami. Jednocześnie chcemy przekazać pokrótce, bez rozwodzenia się, co już zostało zrobione, jak wykonywaliśmy nasze obowiązki, no i co ma być zrobione w tym najbliższym czasie. Przy czym przez ten najbliższy czas, ja rozumiem, naprawdę czas nieodległy. Kilka najbliższych miesięcy, no może 6, może 8 najbliższych miesięcy. Część z Państwa pewnie słyszała, czy widziała nawet nasze wczorajsze spotkanie. Tam była o tym mowa. Ja też coś na ten temat tutaj Państwu będę mówił. Ale zacznę od takiego ogólnego stwierdzenia, o którym warto pamiętać. Nasi poprzednicy, a dzisiaj przeciwnicy z opozycji, poprzednicy u władzy, bardzo często powtarzali, że wszystko jest niemożliwe. Że dobrze by było na przykład dać 500 zł na dziecko, ale to jest niewykonalne. I że w ogóle w gruncie rzeczy wszystko, co jest dla społeczeństwa, jest niewykonalne. Owszem, dla tej najbogatszej części, dla menadżerów, dla milionerów, miliarderów, to tak, ale dla zwykłych ludzi, a to jest przecież miażdżąca większość, to już nie. Myśmy tą logikę odrzucili. Ten sposób myślenia uznaliśmy za całkowicie błędny. I podjęliśmy się różnych zobowiązań. No i efekt jest taki, że szanowni Państwo, mamy naraz pełen budżet, można w przenośni powiedzieć pełną kasę i mamy zrealizowane wielkie kontrakty społeczne, wielkie kontrakty zbrojeniowe, największe w dziejach po 1989 roku. Krótko mówiąc, pokazaliśmy, że można. Pokazaliśmy, że można i to jest, można powiedzieć tutaj, najważniejsze, bo ten spór w Polsce toczy się wokół kwestii mocy i niemocy, możliwości działania i opowiadania, że wszystko jest niemożliwe. Ale jeżeli się temu bliżej przyjrzeć, to jest spór między tymi, którzy mówią, ważni są tylko ci na samej górze, ci najbogatsi, najpotężniejsi i tymi, którzy mówią, ważni są wszyscy Polacy. Wszyscy są równi, wszyscy są ważni. Teraz, proszę Państwa, pozwólcie, że w ogromnym skrócie parę słów na ten temat, co zostało zrobione. No, jeśli chodzi o dzieci, ten nasz największy skarb i jest tak, że tych dzieci jest w Polsce za mało i chcielibyśmy, żeby ich było znacznie, znacznie więcej. Ja mówię o tym, co już jest, a nie o tym, co będzie. Po pierwsze, no 500+, nie będę się na tym rozwodził, tu już bardzo wiele razy na ten temat mówiono. Po drugie, decyzja rodziców o tym, czy 6-latki, czy 7-latki mają iść do szkół. Jak wiecie Państwo, pewnie zdecydowana większość rodziców podjęła decyzję, że jednak 7-latki. Czyli te 6-latki to było narzucone, to było wbrew woli rodziców, a wcale nie jest tak, że poziom szkoły, efektywność nauczania jest związana z tym, że się idzie do szkoły mając 6 lat. Chyba najefektywniejszy w Europie system nauczania ma Finlandia, a tam się zaczyna od lat właśnie 7. No i wreszcie taka sprawa, którą trzeba określić jako przede wszystkim moralną i taki skandal, który w Polsce się działo, to znaczy zabieranie dzieci biednym rodzinom, dlatego że jest bieda. Myśmy tego zakazali. Właśnie dlatego, że to jest niemoralne i że państwo w takiej sytuacji powinno rodzinie pomóc, a nie zabierać im dzieci. Teraz, proszę Państwa, w
pracownicy. Myśmy zapowiadali w trakcie kampanii wyborczej, to jest w naszych programach, że my będziemy tworzyć taki mechanizm podnoszenia płac. Z jednej strony ekonomiczny, a z drugiej strony administracyjny. I mamy dzisiaj tak, podniesienie płacy minimalnej do 213,70 za godzinę. Z drugiej strony mamy dzisiaj dzięki dobrej polityce ekonomicznej niskie bezrobocie. Ja się strasznie ucieszyłem, jak tutaj pan burmistrz powiedział, że tutaj w tym powiecie to jest, czy na tej ziemi, bo nie zrozumiałem dokładnie, jest to tylko w ściance, tylko 3% bezrobocia. A co to oznacza? No to oznacza, że mamy do czynienia tutaj już z rynkiem pracy, gdzie decyduje pracownik. A to, bo nie ma pracowników, a to, proszę państwa, wymusza wzrost płac. I ten wzrost płac, a to jest dla państwa, wszystkich państwa na pewno bardzo ważne, w tej chwili następuje. Podwyższyliśmy też, na razie tylko dla tych najbiedniejszych, ale to jest kroczące i będzie w końcu także dla tych lepiej zarabiających, sumę wolną od podatku do 8 tysięcy złotych. To też jest istotne dla pracowników. Dla pewnej części pracowników istotne jest także to, a to są setki tysięcy ludzi, że wprowadzamy wolne niedziele dla tych, którzy pracują w tych wielkopowierzchniowych sklepach. Powtarzam, to jest bardzo, bardzo dużo ludzi, ale to służy nie tylko tym pracownikom. To służy także rodzinom, które inaczej wykorzystują niedzielę i to już dzisiaj widać. I to służy także drobnemu biznesowi, który dzięki temu ma możliwość funkcjonowania i uzyskiwania niekiedy ogromnych obrotów w ciągu jednego dnia. Są takie restauracje, które w trakcie tej pierwszej niedzieli wolnej sprzedały cały towar, jaki miały. Wszystko, co było przygotowane na tydzień, poszło w ciągu jednego dnia. Oczywiście to może skrajny przykład, ale to pokazuje, jak ten mechanizm, proszę państwa, działa. I to jest taki pakiet, o którym można powiedzieć, że łącznie prowadzi do tego, żeby ludziom w sile lat, tych, którzy pracują, działo się coraz lepiej. No na nich opiera się przede wszystkim społeczeństwo. Oni z jednej strony tworzą nasz dochód narodowy, nasze PKB, a z drugiej strony dzięki nim funkcjonują rodziny, funkcjonuje całe nasze życie społeczne. Co zrobiliśmy dla ludzi już w starszym wieku? No przede wszystkim wiek emerytalny. Przypomnę, zapowiedzieliśmy już wtedy, kiedy on był podwyższany przez Platformę Obywatelską, kiedy Sejm był otoczony przez demonstrację Solidarności. Wtedy przemawiałem i powiedziałem, przywrócimy 60 i 65 lat. Przywróciliśmy.